Puls Biznesu. Do słuchania. Dakar to tak naprawdę dwie różne imprezy. O różnicach między nimi, a także o swoim pierwszym razie na pustyni opowie Jakub Przygoński, kierowca rajdowy, posiadacz wielu mistrzowskich tytułów w różnych dyscyplinach motosportu oraz zdobywca czwartego miejsca w tegorocznej edycji Dakaru. Czytam sobie teraz taką twoją notkę biograficzną. Mistrz Polski Enduro 2004 rok, zespołowy wicemistrz Polski w motokrosie. Potem znowu mistrz Enduro w innej klasie. Do tego jeszcze dodajmy Mistrzostwo Polski w driftingu. Debiutant, najlepszy debiutant w Dakarze, to był 2009 rok, o ile dobrze pamiętam. Motocyklem jeszcze startowałeś. No i w tej chwili w zasadzie no, jesteś w lidze, najlepszej lidze światowej kierowców. Czwarte miejsce w tegorocznej edycji, czwarte miejsce w poprzedniej edycji w 2019 roku. No to już czyni z ciebie naprawdę bardzo, bardzo doświadczonego dakarowca. Czy ten Dakar nadal dla ciebie stanowi wyzwanie? Jak oceniasz tą imprezę w porównaniu do innych, w których startujesz, czy startowałeś? Jestem sportowcem, tak. Ścigam się już 22 lata na pewno, więc jestem też doświadczonym bardzo zawodnikiem. Wiele, wiele różnych bojów za mną i tak naprawdę uwielbiam się ścigać. Rywalizacja jest dla mnie w tej chwili no, najfajniejszym elementem jakby wyzwania na weekend startowy. I tak historycznie, jak patrząc na to, taką ścieżkę, no to tak, zacząłem ścigać się w motokrosie, bo tak naprawdę wtedy, te 20 lat temu, no to tutaj w Warszawie, czy w okolicach Warszawy, no to była jedna z takich dyscyplin, którą dało się w miarę łatwo trenować, bo było mnóstwo pól, otwartych terenów i to była taka najprostsza motoryzacyjna dyscyplina. No i z tej dyscypliny tak naprawdę to się wszystko rozwinęło w profesjonalny sport, bo najpierw te zawody w Polsce, Mistrzostwa Polski i z ostatniego miejsca jak zaczynałem się ścigać, no po kilku latach zacząłem wygrywać, więc to był pierwszy krok. No a później jak to w sporcie chciałem patrzeć dalej, no i zawsze Dakar to było takie marzenie, żeby wystartować i ten Dakar się udało zrealizować ten pierwszy start, a teraz po już tak naprawdę 11 Dakarach, czy 12 tak naprawdę, który będzie, no to Dakar jest to no, potężna impreza pod względem długości trasy, logistyki, sprzętu. No i tak naprawdę na każdym Dakarze, nawet takiego zawodnika jak ja, czy każdego coś zaskakuje. Nie da się tych zawodów przejechać bez zaskoczenia, czyli ja już tak z doświadczenia patrząc na to, no i ścigamy się 2 tygodnie na Dakarze, no i zawsze historycznie są 2 czy 3 dni, które jakby zmieniają wyniki, wszystko się psuje, jak gubią się zawodnicy, albo coś się psuje, albo się zmienia. W tegorocznej edycji był jakiś problem z tym gubieniem się zawodników. W tym roku na przykład mieliśmy problem, że przez pierwszy tydzień było bardzo szybkie tempo, że jechaliśmy bardzo szybko i tak naprawdę no, każde nawet ujęcie gazu na chwilę powodowało stratę i traciło się na tym, więc jechało się ekstremalnie szybko i nagle jeden dzień po tygodniu takiego bardzo dużego tempa jest super wolny, jest bardzo trudna nawigacja i nagle się wszyscy po prostu gubią we wszystkie strony, dużo samochodów ma uszkodzenia, dużo samochodów nie dojeżdża, nie wiadomo co się dzieje, to jest coś, co na Dakarze zawsze się pojawia i nigdy nie wiadomo w którym momencie i kiedy to będzie, więc to jest taki najtrudniejszy moment, bo wtedy po prostu też zawodnicy mniej doświadczeni popełniają najwięcej błędów, dużo zawodników odpada i dużo też zawodników różne rzeczy traci, no i to jest taka sztuka, żeby umieć z doświadczenia wykorzystać ten moment, żeby być na tym odcinku, nie stracić tak dużo. Tak byś określił jednym słowem, Dakar to jest najtrudniejszy rajd cross country, najbardziej zaskakujący, czy po prostu najbardziej znany? Rajd Dakar na pewno jest najtrudniejszym rajdem i to jakby nie ma w ogóle wątpliwości. To, że jest znany, wynika z tego, że jest trudny, bo tak to jest. Tak naprawdę te zawody w momencie, w którym ruszają i trzeba się tam znaleźć, te 2 tygodnie wytrzymać musi sprzęt, muszą wytrzymać mechanicy, inżynierowie, dziennikarze, to wszystko musi być jakby zazębić się na te 2 tygodnie, to jest tak, że nie mamy jakby drugiej szansy, czyli jak się jeździ zawody WRC, u których ma tam 15 weekendów, no to może ci jeden weekend trochę nie pójść, ale jesteś w stanie coraz wygrać jakby cały sezon. A na Dakarze jest trochę tak, że trochę może się nie udać, ale na tyle musisz cały czas być na tej mecie, musisz cały czas dojeżdżać, musisz się wszystko zazębić, więc masz 2-tygodniowy jeden strzał, że wszystko musi działać, żebyś miał dobry wynik.
A jak wspominasz swój pierwszy Dakar, ten motocyklowy? Czyli teraz pytam o twoje wyobrażenie o tym versus to, co zastałeś, jak tam pojechałeś. Przeraziło cię to, czy to było coś, czego się spodziewałeś? Dakar zaskakuje i to też zaskakuje ilością zawodników, bo nagle pojawiasz się na zawodach, na których jest około 500 załóg, które się gdzieś tam ścigają. Jest takie tempo, że codziennie jesteś na tym biwaku o te 800 km dalej, więc wiesz, że musisz dojechać na ten biwak. Jak jedziesz na początku, to starasz się dojechać do mety i to po pierwsze przetrwać, a mniej walczysz o ściganie, ale na początku, jak jesteś na Dakarze, na pewno zaskakuje ilość zawodników, która cały czas chce cię wyprzedzić, czyli nawet startujesz z 30 pozycji, czy z 50 na motocyklu i cały czas za tobą ktoś jedzie i przed tobą jakby, że niby pustynia jest wielka, ale jednak cały czas gdzieś tam ten zawodnik się pojawia, co utrudnia, bo jest cały czas kurz. Jest kurz, nie wiesz, w którą stronę jechać. Wszyscy się trochę gubią, więc jest potężny chaos i to jest duża sztuka, żeby w tym chaosie umieć się odnaleźć, nie popełnić błędu, nie zepsuć swojego sprzętu i nic sobie też nie zrobić. To jest druga strona Dakaru. Jest to chyba jeden z najbardziej niebezpiecznych rajdów organizowanych na świecie. No na pewno Dakar jest bardzo niebezpieczny, bo jest po prostu teren, który jest nieznany. Jedzie się bardzo szybko po terenie, po którym nigdy się wcześniej nie jechało, bo my zawsze się ścigamy jakby w ciemno, czyli dokładnie nie wiem, co jest za wzniesieniem, za zakrętem, za wydmą. Trochę mogę z doświadczenia improwizować, ale tak naprawdę no to trzeba jechać jak najszybciej w warunkach, których trochę się nie zna i przez to jest niestety dużo wypadków, które się zdarzają, ale też to wynika trochę z ilości kilometrów i z takiego skumulowania wszystkiego w jednych zawodach, bo tak naprawdę tych wypadków się zdarza trochę wszędzie różnych, ale Dakar jest po prostu tą jedną taką pigułką, którą naraz trzeba jakby zjeść, czyli masz te 9000 kilometrów, 2 tygodnie ścigania i przez to też tych błędów się pojawia na pewno więcej, no bo też zawodnicy są zmęczeni po tygodniu dużo bardziej. Kuba, czy poza tymi załogami takimi powiedzmy fabrycznymi, tak, z tobą, z Peter Hanselem, z Carlosem Sainzem, na Dakarze wciąż pojawiają się ci tacy miłośnicy wrażeń, amatorzy, którzy chcą rzucić wyzwanie pustyni, to cały czas jest aktualny temat? Oczywiście Dakar też się dzieli na dwie takie grupy zawodników. Pierwsza grupa to jest ta grupa, w której ja jestem i czołówka, która ma potężne doświadczenie, jest latami, gdzieś się ściga, więc są to zawodnicy, którzy po prostu podchodzą do tego ekstremalnie profesjonalnie i mają potężne umiejętności i walczą o to, żeby być jak najszybszym, więc wszystko się liczy. I sprzęt, i dobry zawodnik, i dobry pilot, to wszystko musi się zazębić. Ale jest druga grupa zawodników, która przeżywa trochę inną historię, bo jadą dwa razy dłużej, czyli ja jadę na odcinku 5 godzin, a zawodnicy z końca stawki, tacy amatorzy, jadą 10 godzin albo nawet i dłużej. I ich trasa wygląda, można powiedzieć, trochę inaczej, bo miejsce, w którym ja przejeżdżam jako pierwszy zawodnik, jest wyschniętą rzeką, która jest po prostu płaska, ale jak przejedzie 500 załóg, to z tej wyschniętej rzeki robi się koryto o głębości metra, więc oni w ogóle walczą często z innym terenem, bo ten teren jest tak zniszczony. I ta ekipa tych ludzi, którzy jadą z pasją, żeby w ogóle dojechać do mety, to jest inny Dakar często, że to jest trochę inne ściganie, nawet nie ściganie, to jest walka o przetrwanie, walka też ze sprzętem, z tą przygodą, z pustynią, z tym, czego po prostu nie wiedzą, więc często jest tak, że opowiadając o tym samym odcinku, ja mam całkowicie inną historię, bo mnie tylko interesowało to, żeby przejechać jak najszybciej niż te osoby, które jechały na końcu, bo one walczyły, one tutaj coś przekopywały, tutaj musieli się naprawić, tutaj stracili czas, to przez to, że długo jechali, to już jechali po ciemku, więc musieli mieć lampy. No i to wszystko pokazuje takie dwie strony Dakaru. No, ale też pewnie czyni z niego tak sławną i uznaną imprezę. Kuba, jeszcze jedno pytanie, w zasadzie ostatnie. Całkiem niedawno, kilka dni temu, upubliczniono trasę Dakaru w przyszłym roku, na początku przyszłego roku. Co pomyślałeś, jak zobaczyłeś tą trasę? Będzie trudniej, łatwiej? Czego się spodziewasz? Od razu analizowaliśmy to z moim pilotem, żeby porównać jakby odcinki z zeszłych lat do tych, które są. I z tego, co patrzymy, no to będzie na pewno dużo więcej wydm i takiego piasku. Bo tak naprawdę teraz dwa ostatnie Dakary, to też jest nowy region, w którym Dakar się odbywa, więc tam tych wydm, takich prawdziwych wydm, to było, można powiedzieć, 2 czy 3 dni, a teraz ma tych wydm być z naszych map, które jesteśmy w stanie wyczytać i zrozumieć, będzie około tygodnia, co jest na pewno fajne, dobre, ale też bardzo trudne, bo wydmy są generalnie w samochodach bardzo trudnym etapem, czyli tam można dużo stracić, bo mały błąd, zakopanie, można się zakopać na godzinę, 2, 3, to jakby kończy
walkę o podium na pewno na Dakarze, a też dla zawodników mniej doświadczonych to jest często w ogóle przejechać albo nie przejechać. Pozostaje mi życzyć Tobie pomyślnego pokonania wyrym, no i tego pudła upragnionego, bo od dwóch lat, od dwóch edycji w zasadzie ocierasz się o trzecie miejsce. Dużo bardzo ciężkiej pracy w to. No ja wkładam pilot i cały zespół, więc trzymajcie kciuki, dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był kierowca rajdowy Jakub Przygoński.